Dzień dobry panie burmistrzu, witam w programie samorządowym. Trwa budowa obwodnicy Szczecinka. Przedstawiciele miasta spotkali się z przedstawicielami wykonawcy, czyli firmy Eurovia. Czego dotyczyło spotkanie? Jakie ustalenia może zapadły? No tak, rzeczywiście takie spotkanie ma miejsce. Jest ono wynikiem bardzo, bardzo takiej obfitej korespondencji, jaka wpływa do ratusza. My po prostu od początku tej inwestycji cały czas mamy świadomość tego, że inwestycja jest uciążliwa, że w obrębie samego przebiegu nowej obwodnicy pojawiają się duże uniedogodnienia związane z komunikacją, z utrzymaniem dróg i tak dalej, i tak dalej. Mieszkańcy sygnalizują nam swoje problemy. Ta korespondencja między firmą Eurovia a mieszkańcami jest dosyć uciążliwa z punktu widzenia jakby wyczerpania zagadnień i satysfakcjonujących odpowiedzi mieszkańców. Wówczas mieszkańcy do nas jako do samorządu terytorialnego zwracają się z taką prośbą, żeby właśnie burmistrz interweniował, żeby nasze wydziały podjęły wysiłek i tutaj koordynowały jakby pewne poczynania wykonawcy. My się oczywiście od tego nie uchylamy, tak? I nie ma problemu. Jesteśmy tutaj po to, żeby reprezentować mieszkańców. No i, i w pewnym momencie wiemy, że skala tych uciążliwości naprawdę doszła już do takiego punktu, gdzie zakłady pracy zaczęły nam sygnalizować też uciążliwości, z którymi borykają się ich pracownicy. Mówimy tutaj oczywiście o osobach, które dojeżdżają z zakładów pracy z Telzasu, z Eldy, z innych małych firm, ale także z sąsiednich miejscowości, takich jak Gałowo, jak Spore. No i sama dzielnica, mieszkańcy też dzielnicy Bugnoni mają naprawdę ten dojazd dosyć dzisiaj skomplikowany. No tak naprawdę droga, która jest własnością powiatu, ale jest w zarządzie powiatowego zarządu dróg, dzisiaj stanowi tymczasową organizację ruchu i ona wydawało się z punktu widzenia przygotowania tej dokumentacji jest optymalna, że nic się nie wydarzy, czyli to jest taki stary ślad drogi wylotowej ze Szczecinka na Koszalin. Oczywiście jej stan techniczny przez wiele lat ulegał degradacji. Teraz na początku mały lifting, poprawienie drożności tej drogi, ale także przepustowości, samego włączenia do drogi 11 wydawało się, że będzie optymalne. Natomiast no to, co dzisiaj widzimy, no to rzeczywiście ja się nie dziwię tutaj irytacji i frustracji mieszkańców, kierowców, którzy jeżdżą samochodami. Droga tak naprawdę przebiega przez środek placu budowy. Z jednej strony, od strony Szczecinka budowany jest wiadukt, z drugiej strony szykowany jest już docelowy ślad przebiegu obwodnicy Szczecinka. Te drogi takiego bieżącego użytkowania komunikacyjne dla zakładów pracy i dla mieszkańców krzyżują się z samochodami, które zapatrują węzeł i wiadukt w Kruszywo. Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, dużej ilości opadów, oczywiście utrzymanie porządku na takim odcinku przy tak intensywnym ruchu no, graniczy tutaj praktycznie z niemożliwością. Każdy, kto przejedzie jeden przejazd, już można od razu zajeżdżać na myjnię samochodową. Poza tym bezpieczeństwo, droga jest nieoświetlona. Zakłady pracy podnoszą tutaj to, że pracują przecież w swoich firmach na zmiany. No naprawdę tych uwag było wiele. Eurovia, przedstawiciele firmy wysłuchali, zapoznali się tutaj z naszymi, też podnoszonymi przez nas, z dodatkowymi aspektami dotyczącego bezpieczeństwa. No i kwestia tego, jak to rozwiązać dzisiaj. Dla nas optymalnym byłoby, jako dla samorządu, wykonać dodatkowe połączenie z Bugnem na wysokości strefy ekonomicznej. My kiedyś uzbroiliśmy tę strefę ekonomiczną, tam są tereny przygotowane pod inwestycje, natomiast środków i wydawało nam się jeszcze w 2010-2011 roku, że nie będzie to tak ważne połączenie z kierunku właśnie węzła północ w kierunku na Bugno. Tam została wybudowana sieć deszczowa, została wyprofilowana jakby droga gruntowa, natomiast nie został do końca zrealizowany projekt ze względów finansowych, celowo zrezygnowaliśmy z pełnego zakresu. Dzisiaj wydaje się, że to rozwiązanie by było optymalne, czyli wykonanie
tutaj nawierzchni asfaltowej, utwardzenie tego terenu. Po prostu mieszkańcy by dojeżdżali i do swoich zakładów pracy z nieco innej strony, natomiast w bardzo przyzwoitych warunkach. Oczywiście, jak wiadomo, wszystko rozbija się o pieniądze. To jest odcinek 850 metrów. Eurowia tutaj nie śpieszy, żeby tutaj współfinansować. My na dzień dzisiejszy szukamy dokumentacji, znaczy nie tyle co szukamy, to aktualizujemy dokumentację od strony kosztorysowej, sprawdzamy możliwość jej tutaj aktualizacji. Natomiast docelowo, wiadomo jest, że trzeba będzie ten cały docelowy przejazd doposażyć w oznakowanie pionowe z refleksami, także jak kierowca będzie jechał, będzie miał wyznaczone po prawej i po lewej skrajni drogi znaki pionowe, które już umożliwią jakby poprawę bezpieczeństwo. Dodatkowe ustalenia to jest utrzymanie porządku na tej drodze. Inne, na pewnych odcinkach, na pewno na łukach uważamy, że powinno zostać też to oznakowanie pionowe doposażone w instalację błyskową świetlną, tak żeby zwrócić kierowcy uwagę na to, że ta droga zmienia swój przebieg. Wiemy, że tutaj zasłaniał się jakby generalny wykonawca, czyli Eurowia, takim aspektem, że oni podczas tej całej procedury wywłaszczyli pewne tereny, wywłaszczyli tereny także Eldy, natomiast do dnia dzisiejszego te tereny nie zostały wydane. No, wydaje mi się, że nie jest wina po stronie Eldy, która wywłaszczyła, Eurowi, która wywłaszczyła tereny Eldy, oczywiście wypłaciła stosowne odszkodowanie, tak jak dla miasta Szczecinek, natomiast no, tutaj już konkretne działania powinny być po stronie wykonawcy, który powinien zwrócić się do firmy, jeżeli ta firma użytkuje w jakiś sposób, który uniemożliwia jakby korzystanie z terenu, żeby uprzątnęła swoje urządzenia i udostępniła ten teren właśnie w celu poprawienia organizacji ruchu w obrębie tego krótkiego, ale bardzo uciążliwego odcinka. Ja uważam, że dzisiaj rozdzielenie ruchu i podzielenie placu, rozdzielenie placu budowy od ruchu tego bieżącego będzie, jest priorytetowe. Oczywiście nie będzie łatwe, natomiast ograniczenie i przeorganizowanie w tym obrębie mam nadzieję, że dokona się w najbliższym czasie. My daliśmy sobie 10 dni z Eurowią na wypełnienie treścią jakby tych punktów, które były poruszane i zobaczymy, jak do tego podejdzie generalny wykonawca. Wiemy, że mamy też sygnały mieszkańców, radnych, jakby chociażby tutaj uciążliwości przy ulicy Wodociągowej, czyli ten taki dosyć popularny dojazd do ogrodów działkowych od ulicy Narutowicza. W tej chwili wiemy, że też tutaj Eurowia zwróciła się do nas o użytkowanie ulicy Prusa, którą chcieliby też dowozić, wywozić kruszywo. No tutaj będzie, stoimy na stanowisku, że raczej negatywnie będziemy pewne jednak ich wnioski rozpatrywali. Zobaczymy. Wszyscy wiemy o tym, że obwodnica jest potrzebna, natomiast chcielibyśmy, żeby ona była jak najmniej uciążliwa, a przynajmniej na etapie realizacji, żeby te uciążliwości były naprawdę niewielkie. Panie Burmistrzu, nie tylko budowa obwodnicy, ale w Szczecinku szykuje się kolejne remonty, przebudowy dróg. W zeszłym roku było tych inwestycji mnóstwo, pisaliśmy o nich. Co nas czeka w najbliższym czasie? No tak, te tematy drogowe, tak. No wiadomo, że jest, że za drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, o których mówiliśmy wcześniej, tak, czyli droga numer 11 i 20, które dzisiaj przebiegają przez Szczecinek, ale mamy też innych tutaj zarządców i właścicieli dróg. Drogi powiatowe, dla nas bardzo, bardzo ważna droga droga powiatowa, czyli ulica Kościuszki i Trzesiecka, o której mówiliśmy już kilkakrotnie, do której miasto się dokłada 1,5 miliona, a starosta w tym tygodniu miał ogłosić postępowanie przetargowe. Zobaczymy, na pewno będziemy rozmawiali na ten temat w kolejnych programach samorządowych. Dla nas też, my jako gmina, te drogi gminne też relacjonujemy i mówimy o zakresie i o pomysłach i o budżecie. Natomiast no my tutaj, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, to parę lat temu wydawało się, że drogi wojewódzkie w ciągu drogi 172, czyli odcinek, który łączy Szczecinek z Barwicami, został wykonany. Mała obwodnica Szczecinka, przez nas tak potocznie nazywana, została wykonana w prawie 100%. W tej chwili trwają prace projektowe nad połączeniem małej obwodnicy Szczecinka na wysokości starej granicy bypassem
z właśnie rondem na drodze krajowej numer 11. Tutaj w momencie, kiedy rozpoczęły się prace związane z obwodnicą, doszło do spotkania z zarządem wojewódzkim i z przedstawicielami marszałka. Została jakby uruchomiona procedura projektowania i na dzień dzisiejszy jest realizowana dokumentacja projektowa, która będzie jakby ostatnim elementem i docelowym rozstrzygnięciem ciągu drogi krajowej, ciągu drogi wojewódzkiej. Czyli jadąc ze strony Barwic, wykonamy bypass w kierunku na wysokości starej granicy, czyli łatwo sobie to rondo zlokalizować, bo kiedyś miasto, uzgadniając przebieg mojej obwodnicy na swoim terenie, wykonało to bardziej tutaj optymalną infrastrukturę. Po jednej, po drugiej stronie drogi znajdują się ścieżki rowerowe i piesze i jest ta droga oświetlona. Natomiast ta stara granica administracyjna w miejscu tego ronda, to oświetlenie już nie zostało wykonane. Wówczas decyzję podejmował poprzedni wójt gminy, no i dzisiaj mamy tam troszeczkę inny standard. Natomiast odnoga, która zostanie tam wybudowana, na pewno usprawni, wyprowadzi ruch od razu na obwodnicę, ruch tranzytowy, ruch transport, który zapatruje firmy. No tutaj Urząd Marszałkowski podszedł bardzo, bardzo wychodząc naprzeciw dla nas, dla samorządu lokalnego naprzeciw. Uznał to za optymalne rozwiązanie. Dosłownie w tym tygodniu kilka rozmów pana burmistrza Douglasa z wicemarszałkiem Sobierajem, który będzie monitorował projektanta do tego, żeby i nakłaniał go do tego, żeby skrócił termin realizacji dokumentacji projektowej, tak żeby można było jeszcze w tym roku rozpocząć postępowanie przetargowe i rozpocząć budowę tego brakującego łącznika. No, dla porównania powiem tak, że po stronie południowej Szczecinka wiemy, że cały czas staramy się i kilka razy monitorowaliśmy w temacie takiego łącznika między drogą krajową numer 20 a 11. Tutaj wydaje mi się, że bardziej z przyczyn chyba politycznych to zostało utrącone. Rządy Platformy pierwotnie zakładały taki wypasiony projekt obwodnicy, później poszło w takiej formule zaprojektuj, wybuduj. W momencie, kiedy zapadły decyzje o budowie łącznika, no nastąpiły zmiany w tej polityce krajowej i już te decyzje, które były powzięte, zostały po prostu odsunięte na bok i dzisiaj można powiedzieć, że ten łącznik między 20 a 11 jest gdzieś wysoko, wysoko na półce, gdzieś zakurzony leży i raczej nieprędko się doczekamy takiego dobrego według mnie rozwiązania. Wówczas mając takie dwa, z jednej strony bypass, z drugiej strony bypass Szczecinka, wiedzielibyśmy, że cały tranzyt praktycznie jest wyprowadzony na obwodnicę i pozbywamy się tego ruchu tranzytowego, typowego, osobowego, ale także ruchu transportu ciężkiego właśnie na obwodnicę. Wiemy, że bardzo zależy wójtowi, który też tutaj się do nas zgłaszał, żeby budować taką krótszą spinkę na przedłużeniu drogi ulicy Łukasiewicza. Tam kończy się granica administracyjna miasta i później zaczynają się tereny gminy, czyli ten łącznik by, jeżeli można by było się przychylić do pomysłu wójta Jasionasa, miałby przebieg przed wiaduktem wyjeżdżając na Borne Sulinowo, albo za wiaduktem wyjeżdżając na Borne Sulinowo w kierunku drogi krajowej numer 11. No, my dzisiaj z punktu widzenia naszych możliwości finansowych, zakresu budowania wiaduktu, bo tam jest trakcja kolejowa, która biegnie w kierunku na Szczecin. Wydaje nam się, że nie udźwigniemy tak dużego tematu, także pomysł jest według mnie warty rozmów i zastanowienia się, skąd pieniądze i jakby były zewnętrzne, to jak najbardziej tak. Rozumiem, panie burmistrzu, w Szczecinku nie tylko drogi budujemy, ale także wymieniamy oświetlenie, na jakim etapie jest ta inwestycja. Jest jaśniej, na pewno. W ogóle jakość oświetlenia poprawiła się w Szczecinku. To na pewno jest efektem tego, że postęp i technologia w oświetleniu poszła tak dynamicznie do przodu. Oświetlenie LED-owe, gdzie praktycznie wybieramy barwę światła, tak? Czy chcemy mieć barwę ciepłą, czyli takie żółte lampy, czy też neutralne światło dzienne, czy też można zawsze myśleć o tym, żeby te światło wprowadzić zimne jeszcze.
No, my poszliśmy w kierunku świateł naturalnych. Na 40 ulicach praktycznie od 3 miesięcy trwają intensywne wymiany słupów i opraw. Dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy już na końcu tej inwestycji. 40 ulic zmienia swoje tutaj parametry widoczności, parametry bezpieczeństwa. Ten kontrakt wypełniany jest zresztą zgodnie ze specyfikacją i z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. No i tutaj też pojawia się wiele pytań mieszkańców. Co robicie jako samorząd z oprawami, słupami, które są na do tej pory funkcjonowały na ulicach, a ich stan techniczny pozwala im jeszcze gdzieś tam wtórnie zostać wbudowany. Na dzień dzisiejszy wykonawcy składują na terenie spółek miejskich, na przykład na terenie kotłowni Mecowskiej przy ulicy Kołobrzeskiej jest duży skład takich słupów i opraw i jeszcze w innych lokalizacjach na terenach spółek. Tam później osoby, które zostaną tego wyselekcjonowane, wytypowane, ocenią stan techniczny poszczególnych lamp, poszczególnych opraw, tak żebyśmy mogli wtórnie je wbudować. Na chwilę obecną mamy wytypowanych 14 takich odcinków, które zgłaszali nam mieszkańcy, które wydają się najpilniejsze i w tej chwili wykonujemy dokumentację. Ja będę się posługiwał tutaj kartką, bo żeby nie wprowadzać w błąd, ale na przykład te tematy nie są tak duże zakresowo jak te, o których mówiłem, bo to jest 40 ulic, natomiast budowa instalacji oświetlenia przy ulicy Szarych Szeregów, budowa przy ulicy oświetlenia przy ulicy Winnicznej, tu chodzi nam o połączenie części rynkowej tutaj przez tą część garażową, ulica Sójcza, ulica Wypoczynkowa częściowo, budowa instalacji oświetlenia terenów garaży przy ulicy Narutewicza, bardzo ważne dla garażowiczów, bo tam jest naprawdę o zmierzchu, no ciężko się tam poruszać, ale także tereny przy ulicy Sadowej i Bartoszewskiego, to jest tutaj zaplecze ścisłego centrum, ale też na przykład taki wniosek radnych, budowa, oświetlenie bieżni lekkoatletycznej przy SP7. Oświetlenie ulicy Lelewela, ulicy Nowej i ulicy Myśliwskiej, to jest wewnątrz, między budynkami, przestrzeni takiego ciemnego podwórka. Przy ulicy Koszalińskiej, czyli tego parku między Narutowicza a Koszalińską, gdzie zatrzymują się autobusy komunikacji i mieszkańcy Szczecinka, bądź ci, którzy przyjeżdżają do Szczecinka, wysiadają na tym pierwszym przystanku od strony Koszalina. Instalacja oświetlenia przy ulicy Wyszyńskiego 2735, czyli ścisłe centrum, tutaj podwórko przy bloku. Szarych Szeregów ulicy Bocznej, ale także na przykład przy ulicy Mierosławskiego w kierunku tutaj do przedszkola Nutka. To są takie, no może nieduże instalacje oświetleniowe, ale które są uciążliwe, gdzie mieszkańcy się dopominają, upominają o to, żeby wybudować tam taką infrastrukturę. My chcemy to dzisiaj wykorzystać istniejący zasób, którego jesteśmy posiadaniem. Oczywiście są też takie przestrzenie, które w tej bieżącej komunikacji wydają się nam bardzo pilne, tak jakby chociaż doświetlenia ronda tutaj przy kościele na Świętej Marii Panny. Chodzi o to, że na przykład akurat w obrębie tego ronda nie są podświetlone przejścia dla pieszych. Ten ciąg komunikacyjny od ulicy Mickiewicza 3 Maja w kierunku Ordona jest coraz bardziej intensywnie uczęszczany. Także myślimy o tym, żeby jeszcze w tym roku wykonać dokumentację na doświetleń przejść dla pieszych w obrębie tego węzła. Oraz mi się wydaje, że też bardzo mogłoby być ciekawym rozwiązaniem podświetlenie zieleni w obrębie tego ronda, które by na pewno rozświetliło tą przestrzeń. W tej przestrzeni sąsiadującej mamy podświetlone budynki, takie jak jakby chociaż kościół, wieża kościelna jest podświetlona, obok prywatna firma podświetliła swój gmach, dalej bank jest podświetlony, no może on już nie oddziaływuje tak bardzo, ale szkoła muzyczna też nie oddziaływuje na ten węzeł, natomiast tu wydaje mi się, że takie fajna zabawa światłem mogłaby naprawdę uatrakcyjnić i pokazać walory tego naprawdę fajnego kwartału przy bezpośredniej lokalizacji parku.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl